Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Czes Norway 2020 Alti-Box, turniej kołowy z udziałem naszego polskiego arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy, ale dzisiaj będzie partia rozgrywana na najwyższym możliwym poziomie, mianowicie Magnus Carsen, mistrz świata podejmuje tutaj walkę z Fabiano Caruana wicemistrzem świata ciekawostką jest to, że panowie w momencie rozgrywania tej partii posiadają rankingi 2863 posiada Carson i 2828 posiada Fabiano Caruana i jestem ciekawy, czy zdarzyło się w historii szachów, żeby obaj zawodnicy spotkali się w partii klasycznej mając tak wysokie rankingi oczywiście Carson spotkał się z Caruaną mając ranking 2882 ale wtedy yy, przeciwnik Miał 2818, więc średni ranking tej partii, tamtej partii, to 2850. No i e, zastanawiam się, czy e, w tym momencie ta partia nie jest takim rekordem historycznym, gdzie dwaj zawodnicy mają e, nie najwyższy ranking w swojej karierze, ale najwyższy w ogóle ranking w obecnie na świecie. No to się akurat zgadza. Dajcie znać w komentarzu, czy e, wyższe rankingi obydwa ze sobą rywalizowały w danej, w danej chwili. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Tutaj panowie ze sobą grali bardzo dużo partii. Carson wyprowadził pionka na D4. Wariantów ze sobą też rozegrali całą masę. Znają się jak łyse konie. Myślę, że e, dużo emocji tutaj nam zagwarantują w tej partii. Skoczek na F6 ze strony Karuany, posunięcie C4, E6. Skoczek c3, sprawa normalna, goniec b4 i Karsen decyduje się na hetman c2. Mamy klasyczną obronę Nimcowicza. Tutaj czarne koncentrują się na tym, żeby z tego skoczka zbić na c3 i zepsuć strukturę pionków dla białych, ale tu właśnie Karsen czujnie gra hetmanem. To jest klasyczne zagranie hetmanem na c2. E, tutaj czarny chce zrobić szybko roszadę i rozwinąć figury. Tak też się dzieje. Szybka roszada, posunięcie A3 ze strony Carlsena. No, i tutaj, jeżeli e, goniec by odszedł na E7, to białe mają bardzo fajne też posunięcie E4 z bardzo silnym centrum pionowym na E4D4C4. Karuana postanawia wybić, to jest normalna sprawa. Hetman wybija. No i plus dla białych jest taki, że mamy parę gońców zachowaną. Czarne tej parę gońców nie mają, ale za to szybki rozwój figur i pionów w centrum. Tak też się dzieje, moi drodzy. D5. D5 atakujemy centrum bardzo mocno. To jest normalna rzecz, i goniec na G5. Tutaj nie będzie tak łatwo zagrać skoczkiem, na przykład na E4. E, od razu, już związanko na Hetmana. Szykuje się jak najbardziej, wszystko jest dobrze. I Karuana postanawia wybić na C4. Hetman bije na C4. E, zauważmy taką ciekawą rzecz, że w tym momencie białe bardzo mocno rozwinęły skrzydło hetmańskie, które znajduje się po lewej stronie, bardziej dla początkujących. Przypominam, no a e, skrzydło królewskie tutaj z tej strony w ogóle jeszcze jeszcze Jest wmurowane i kompletnie niewyprowadzone. Posunięcie B6 i Carson jak najbardziej nie próbuje, znaczy jak najbardziej jeszcze nie wyprowadza tego skrzydła, tylko zagrywa bardzo fajne posunięcie ideowe wieża D1. Tutaj nastawiamy się na Hetmana i nie pozwalamy zagrać na przykład ruchu C5. E5 też w przyszłości jest jak najbardziej możliwe, ale nie w tym momencie, także ta wieża bardzo tutaj przeszkadza. Chciałoby się nam wieżą zagrać na C1, atakować od razu Pionka. Ale ten ruch wieża D1 jest zdecydowanie myślę, że ciekawszy. No, tak jak Magnus Carson gra wieża D1, no, to musimy brać z tego przykład. W jakimś celu to zostało. Moi drodzy, zagrane powierzę. C1 pionek oczywiście nie ucieka, tam jest na przykład koń A6. Dużo dobrych możliwości. Nawet C6 można zagrać. Goniec B7, skoczek D7, więc na D1 wieża się tutaj czuję, myślę, że mimo wszystko lepiej. Goniec A6 odpędzamy Hetmana, ale Hetman tutaj nie jest jakoś podkrzywdzony bardzo mocno, ponieważ na A4 y, pilnuje gońca i paraliżuje skoczka. Skoczek nie może wyjść na C6 ani na D7, gdyż goniec jest atakowany na C6, tym bardziej, bo też Hetman oczywiście atakuje. Na ale jest skoczek przywiązany do gońca. To jest normalne, no to jest po prostu normalne zagrane z tempem zagranie. Chyba się nie pomieszałem tutaj w swoich, w swoich mowach. Posunięcie H6, no, lufcik, lufcik, lufcikiem. Bić od razu nie można, bo Hetman fajnie bije, czarne są na pewno ok. Goniec H4 i teraz Carson, przepraszam, Caruana zagrywa posunięcie pod tytułem Hetman D7. Zastanawiam się nad tym ruchem. I nad strategią ze strony wicemistrza świata. Przede wszystkim plus może jest taki, że schodzimy ze związania i chcemy tutaj wymienić hetmany. Oczywiście byłoby super jakby białe wybiły hetmana na D7 i skoczek wybije na D7. Tu się broni. Nie psujemy sobie struktury w ten sposób pionków. No i czarne są bardzo szybko z rozwojem, ale wtedy ta wieża D1 straciłaby sens. Więc... Hetman C2 pięknie się wycofuje, no i Hetman C6. Moi drodzy, Karłana jest bardzo uparty, jeśli chodzi tutaj o wymianę tych hetmanów, no i słusznie, no ale myślę, że ten ruch mo, nie mógł być aż super, taki dokładny, ale wydaje mi się, że strategia tutaj, to jest moje przypuszczenie: strategia jest taka, żeby czarnym kolorkiem to zremisować. No bo Carson, wiecie, jest piekielnie mocny, no piekielnie mocny zawodnik. Caruana już z nim rozegrał tak dużo partii. No, panowie grali dosyć szybko w ogóle ten debiut. Nie wiem, czy to było mega przygotowanie, czy po prostu wymiana figur. No, Carson tu się nie zastanawia ani chwili. Wybija tego hetmana, skoczek wybija. I powiem wam szczerze, że mimo tego, że tutaj to nie jest wyprowadzane, ale to szybko idzie, za chwilę do przodu, widzimy, że skoczek też nie wchodzi, to powiem wam, że Carson w takich pozycjach czuje się wyjść. Śmienicie, po prostu wyśmienicie, moi drodzy, jak rybka w krystalicznie czystej wodzie. No i w tym momencie zostaje zagrane szybkie bicie na F6GF. Carson już zepsuł strukturę pionków przeciwnikowi i pewnie jest z tego z tego faktu niezmiernie zadowolony i zagrywa szybkie posunięcie E3, bronimy pionka i od razu wyprowadzamy tutaj, powodujemy bicie, zobaczcie że goniec zrobił ruch na A6 i drugie posunięcie wybił na F1, król wybija czyli goniec z F1 w ogóle ruchu nie zrobił w tej partii, te tempo zostało w jakiś sposób odzyskane, posunięcie skoczek A5 to jest dobre miejsce dla skoczka, skoczek tutaj ma dobre pola do, do zagrania tak? i przygotowuje posunięcie C5. Skoczek F3 zagrać trzeba, tutaj grali panowie dosyć szybko i skoczek C4 zostało bardzo szybko wykonane. Moi drodzy, tutaj w tym momencie Carlsen postanawia uzbroić się w niezmiernie dużą dozę cierpliwości i zagrawa, zagrywa spokojne posunięcie wieża B1. Ruch taki można powiedzieć pasywny, ale on nie chce tutaj zagrywać na przykład takiego, przepraszam, takiego ruchu wieża C1, bo na przykład wymiana na B7, i tutaj od ręki, jakbyśmy zbili, to wieża C8, i czarne rozgrywają się, figur zabraknie na Hetmańskim i może być problem. Dlatego Carlsen nie chce otwierać na razie linii, spokojnie konstruuje tutaj, e, pozwala swoim e, figurom e, na przykład wieży, no tylko wieży H1 się przestawić szybko na C. Królana E2 planuje też wstawić. Tak że no w ten sposób tutaj Karson zagrywa posunięcie c5. Posunięcie c5. No i teraz tak, jeżeli wybijemy i wybijemy, to tutaj wieża na b8 szybko wchodzi i bardzo męczy pionka. Dlatego król e2, nie pozwalamy na otwarcie linii b. Było to kuszące, ale jeszcze nie w tym momencie. Wieża z f na c8. No i teraz może powiem w ten sposób, co by było, jeśli tutaj by wybił pionka. Na pewno struktura pionków tu by się na nie zepsuła. Skoczek by mógł wybić, i na przykład powierza z F na C8. Jest bardzo ciekawe zagranie, moi drodzy, G4. Bardzo ciekawe zagranie, które trzyma pionka H5 i trzyma pionka F5. A każdy ruch pionka E5, skoczek na F5. I tutaj ta struktura jest totalnie sparaliżowana. Jeden ruch G4 bardzo paraliżuje przeciwnika, i myślę, że Karsten na to szedł. Zobaczcie, generalnie pozycja jest bardzo równa. No i Karuana by sobie myślę, że poradził. Poradziłby sobie z każdym zawodnikiem typu 2600, tak jeśli chodzi o zremisowanie tej pozycji czarnym kolorem, ale no z Karsenem jedna minimalna niedokładność i już się robi naprawdę bardzo gorąco. I tu Karsen ma taką psychologiczną przewagę, bym powiedział. Analiza komputerowa to jest jedno, a ludzie to jest drugie, moi drodzy. Dlatego Caruana tak nie zagrał i zagrał najpierw wieża z F na C8, i tutaj wieża z H na C1 od razu atakuje skoczka. Znowu jest to samo, jeżeli pionek zbija, skoczek zbija, i tam g 4 jest jak najbardziej możliwe. Ten sam plan. Tutaj Carson był, był przygotowany. Skoczek, czmycha na D6. No i teraz ten ruch powoduje, że od razu psujemy strukturę pionków. Tutaj e, poszło BC. No, i w tym momencie wieża C2. Widzimy, wieża ładnie broni B2, i tutaj jeszcze szykuje się zdwojenie wieżyczek na pionkę C6, C5 będziemy napadać. No, taki jest plan białych. Prosta sprawa, no to jest też naturalna rzecz. Końcówka z gorszą strukturą pionów jest na pewno teraz lepsza dla białych, aczkolwiek czarne nie są tu jakoś mocno pokrzywdzone, tylko to. No, czarne, nie grają tu, czarne nie mają tu w zasadzie szans na wygranie, jeśli e, no, grają panowie na takim poziomie, jakim grają. E, tutaj nie będzie prostych błędów z, z żadnej ze stron. Król F8. Król F8 i pierwszy ruch, taki dosyć ważny, dosyć fajny, skoczek na D2. Nie wpuszczamy skoczka na E4, nie wpuszczamy skoczka na C4. Tutaj pilnujemy tego pola, więc takie manewry Karlsen wykonuje bezbłędnie. I C4. C4 zagrywa Karuana, żeby przypilnować tych punktów, no i skoczek też podpiera punkt C4. Wieża B na C1 normalna sprawa będziemy naciskać na punkt C4. Nie ma innego wyjścia, ale wieża A na B8. No i widzimy teraz, że jeżeli, byśmy zbili skoczka na c4 wszystkie wymiany tu by poszły do końca, do końca, do końca do końca i na końcu jest wieża b2, myślę, że z totalnym remisem w tej wieżówce jest po prostu totalny remis bo jest tam szach i wieża może wrócić na b7, wszystko bronić Karsen zagrywa posunięcie król f3, bardzo mądry ruch który teraz powoduje, że jest opcja wybicia na c4. Generalnie tutaj chodzi o takie wyczekiwanie na przeciwniku wyczekiwanie jego ruchów, no, czarne nie mają jak zrobić progresu, a biały sobie spokojnie, spokojnie wyczekuje to jest bardzo trudna gra bardzo trzeba być, no słuchajcie, mistrz świata mistrz świata, no trzeba grać technicznie niezwykle mocno, żeby spokojnie wyczekiwać, ale uczmy się od niego uczmy się takich ruchów Cierpliwości, cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości. No i Karuana nie wytrzymał, ale to jest jeden z dobrych ruchów. Tutaj można było też spróbować wieża na przykład na C5, próbować pasywnie, wieżą, wieża C5, wieża C8 pasywnie bronić tego pionka, próbować, albo też wyczekiwać czarnymi ustawić króla. Ale nastąpiło C3. No i teraz uwaga, no ten ruch powoduje to, że oddajemy pionka. Trzeba zbić pionkiem z B, jak najmniej wymian wieżami. No i mamy pionka więcej białymi, Karsen ma pionka więcej białymi i będzie tego pionka bronił na pewno za wszelką cenę i konstruował przewagę. Tutaj myślę, że w ciemno bym powiedział, że partia jest wygrana, ale oczywiście czarnymi gra Karuana, który technicznie też gra rewelacyjnie. Tylko jakoś tak mi się wydaje, że Caruana ma lekką słabość do Karsena i odwrotnie, no ale panowie... Panowie kontynuują. I wieża C5. Myślę, że to jest takie też posunięcie C3, które daje swobodę trochę figurom czarnym. Lepiej oddać pionka i mieć swobodę, niż też na siłę go może bronić. Ciężko powiedzieć. C4. Role się odwracają. Widzimy, że teraz piona C4 mogą czarne atakować, ale yy, różnica jest taka, że białe mają tego pionka więcej przede wszystkim. F5 ze strony tutaj Karuany. I król E2. Król już spełnił swoją rolę. Zszedł z tam potencjalnych szachów. Wraca i może na D3 się przyda. Król E7 ze strony Karuany i król D3. No właśnie, król się centralizuje. Zobaczcie, skoczek D2 jaką ważną rolę spełnia. Nie wpuszcza wieży na B3, cały czas kontrolując pole C4, kontrolując pole E4. Król D7, no wysoko królem trzeba podejść i wieża C3. Spokojnie, spokojnie, jak najwolniej, moi drodzy. Bezpiecznie, technicznie, wyczekująco. Wieża C6 i teraz posunięcie C5. Od razu wykorzystuje to Carson. No słuchajcie, co grać, tak? Co grać? Może może próbować E5, może próbować wieża C8, może wieża B7 wyczekująco. Technika techniką, ale tutaj zobaczcie, skoczek B3 się szykuje i do C5 też możemy doprowadzić. Także wieża C6 zagrała od razu i C5 skoczek na E8. No i widzimy, że w tym momencie. Yy, Tutaj te pionki, znaczy przede wszystkim pionek C5 stoi dobrze, paraliżuje troszeczkę tutaj te pola i biały, tak jak tak naprawdę zyskuje coraz, coraz więcej przestrzeni. Powolna, powolna powolne budowanie przewagi. Skoczek na F3 ze strony karsena, wieża A6. No, szukamy tutaj, szukamy jakiejś aktywności, rzecz jasna. Skoczek na e5 wskakuje bardzo dobrze. Jeżeli na przykład by zostało zagrane f6, no to skoczek na d4, prawda? I tutaj próbujemy grać c6, może od razu c6 i skoczek d4 z atakiem na e6. Bardzo dużo możliwości. No ale poszło jak poszło. Skoczek e5, król e7, moi drodzy. I teraz król e2, no majstersztyk ze strony Carsena. Tu król sobie spokojnie odchodzi. Znowu na F3 może czmychnąć, jakieś tam szachy niepotrzebne może neutralizuje, na B2 też nic się nie dzieje, o król F3 sobie zagrywa. Wszystko, wszystko jest pod kontrolą. Po prostu karsen ma czas i ma swobodę gry ta, i ma swobodę, żeby wykonywać takie posunięcia, typu Król E2. Skoczek na F6 ze strony Karuany, wieża z jedynki na C2. No, widzicie, jakie to jest wszystko powolne, wszystko dobre, dokładne, tak. Nie puszczamy wieży na B2, mimo wszystko, skoczek na D5, wieża D3. Widełki, aha, niestety nie, bo pionek broni, wszystko się e, fajnie układa. Wieża c8 e, i posunięcie, no właśnie, wieża b3, tutaj czarne oddały e, wolną linię dla e, białych, no ale to już, e, jak mówię, w trudnych pozycjach e, bardzo ciężko wykonywać bardzo dokładne ruchy e, i w tym momencie wieża c7, rzecz jasna. Wieża C4, cały czas budujemy tą tutaj przewagę, manewrujemy, ciśniemy powolutku. Jest to bardzo ciężka gra, moi drodzy. Wieża A5 i skoczek D3, rzecz jasna, bronić tego pionka trzeba. Skoczek cały czas był w gotowości, żeby tego pionka przytrzymać. Wieże trochę wyszły, tutaj się otworzyła linia, więc gramy dalej. Posunięcie E5. No, Karłana nie wytrzymuje napięcia, moi drodzy. Nie wytrzymuje napięcia. Te E5 to jest takie zagranie, żeby tutaj skoczek wybił i wybić na C5. No... Ciężko mi doradzić, jak ma grać czarny. Pion mniej, e, techniczna sprawa. Tutaj przede wszystkim strategia dla białych jest taka, żeby nie dać sobie zrobić krzywdy, nie pozwolić na jakąś kontrę ze strony czarnych. To jest najważniejsze. No, Carson oczywiście pionka przyjmuje. Zobaczcie, to jest tragedia. Te pionki to już jest tragedia strukturalna. Wieża A na C5. Tu Carson wymienia te wieżyczki, rzecz jasna, jak, jak najszybciej. Wieża B7 daje szacha. Prosta sprawa, król E6. No i, moi drodzy, skoczek bije na F7. Dwa pionki więcej po stronie białych. Wieża zagrywa na E5. No i teraz Carson mógłby wybić pionka na H6. Na przykład, wieża by wybiła tutaj na A3, i pionek H4 mógłby zasuwać. Wieża jest w gotowości do pomocy. No ale Carson postanawia grać bezpiecznie, o czym już wspominałem wcześniej. Skoczek na D8 daje szacha tylko dlatego, żeby król sobie czmychnął gdziekolwiek, i wieżą wracamy na B3. Zobaczcie, jaka dokładna gra Carsena. Bronimy pionka, nie pozwalamy wejść z Skoczkowi nigdzie, a jeszcze czy czyha tutaj pułapka w postaci widełek na króla i na wieżyczkę. Poza tym skoczek zawsze wyjdzie przez, przez to pole. Tutaj zawsze jest opcja też na B7, więc skoczek na pewno ucieknie. Wieża A6 ze strony karuany, skoczek F7. No i król zagrywa na C5. Król szuka aktywności tutaj, żeby coś jeszcze zadziałać, ale skoczek sprytnie wraca. Zobaczcie, broni pola C4 i zostaje zagrane H5. Myślę, że ruch taki. Pusty roch duch bym powiedział no spokojnie i król zmierza do wieży, nie śpieszy się tutaj biały, żeby konstruować przewagę na skrzydle, żeby wyrabiać na przykład wolnego pionka. Po co się śpieszyć, jak mamy taką dużą przewagę? H4 ze strony czarnych. Skoczek daje szacha na d3. Król c4, moi drodzy i król scala to wszystko pięknie, broniąc skoczka, broniąc wieży. Żadnych szans nie daje tutaj czarnemu na przejście. Wieża zagrała na d6. No można pewnie było zagrać też i wieżą na G 6. Nie, na G6 nie można, proszę, proszę Państwa. Moi drodzy, skoczek e z widełkami, więc wszystko jest pod kontrolą, widzimy. No niesamowita sprawa, wieża D6 nastąpiła w partii i posunięcie, skoczek na F4. Po tym ruchu Karuana się po prostu poddał. No, na tym etapie jest to na pewno zrozumiała decyzja. Jeżeli skoczek by wybił na F4, no to mamy tutaj szacha, moi drodzy. Jeżeli jeszcze na przykład król by zagrał na przykład na C5, no to wybijamy skoczka. Wieżówka jest totalnie wygrana. A jeżeli król by zawędrował na D5, to można dać szacha. Król by na przykład uciekł. Tutaj bijemy, bijemy i wbijemy. Pionkówka jest również wygrana bezproblemowo. Moi drodzy, pozycja. Końcowa wygląda następująco. Gratulacje. Mistrz świata w bezpośrednim pojedynku wygrał z numerem 2 na świecie. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, czy partia przypadła Wam do gustu. Czy się czegoś z tego nauczyliśmy. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej. Pozdrawiam.